północno-wschodniej części Szynwałdu znajduje się miejsce zwane przez ludzi Czarnym Dołem. Dawno, dawno temu w tym miejscu zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy. Ilekroć ktoś jechał z pola, wioząc zboże, ziemniaki, buraki lub też inne płody rolne, znikał na kilka godzin, po czym wracał do chaty mocno pijany i z pustym wozem. Nie ginęła tylko słoma, siano i obornik. Często znikało ziarno siewne, dlatego też coraz więcej pól było nieobsianych. Widmo głodu zaczęło zaglądać ludziom w oczy. Komory zaczęły świecić pustkami, wychudzone krowy przestały się doić, nawet myszy i szczury gdzieś się wyniosły. Co gorsza, z niektórych domów zaczęły ginąć resztki zboża i ziemniaków. Tylko chłopy snuły się po wsi, nawaleni jak stodoły. Jednym słowem klęska. Żona jednego z pijących chłopów, na którą wołano Jewka, była bardzo energiczną i sprytną kobietą. Postanowiła śledzić swojego Maćka, aby dowiedzieć się, gdzie on pije. Po kilku dniach obserwacji ustaliła, że łazi on do Czarnego Dołu, tam spotyka się z jakimś szemranym typem. Osobnik ten miał szałas z gałęzi nad brzegiem przykopy, a w nim kocioł i jakieś rurki z bliżej nieznano jej aparaturą. Obok stały beczki z jakąś paciarą, od zapachu której Jewce zakręciło się w głowie. Typ ten miał bardzo szpetną mordę, na łbie spod kudłów widać było rogi, a z dziurawych portek wystawał kawałek ogona. Musi to być diabeł, pomyślała Ewka. Pobiegła czym prędzej do wsi, skrzyknęła wszystkie baby, aby coś na to zaradzić. Narada trwała długo, ale baby nic konkretnego nie uradziły. Idźmy do guślarki Jagusi. Ta odczynia uroki, spala róże, zamawia choroby i gusła, to i na diabła coś poradzi, zaproponowała Jewka. Poszły więc baby do Jagusi. Jagusia je wysłuchała i tak poradziła. Niech no każdo weźmie konewkę ze święconą wodą do jednej ręki, a do drugiej łozuk, pogrzebac, grabie, widły, motyki, co tam, którą o, czego łotocyć, zlać święconą wodą, a potem kupę na niego napaść i dobrze dziada utuc. Jak Jagusia dorodziła, tak baby zrobiły. Oblany święconą wodą diabeł skulił się z bólu, a rozsierdzone baby zaczęły go niemiłosiernie okładać. Byłby diabeł stracił swoje marne życie, gdyby nie zdarzył się wypadek. W ferworze walki któraś baba potrąciła kocioł, który się wywrócił i wybuchł. Przestraszone baby odstąpiły na chwilę od diabła. Ten wykorzystał zamieszanie, złapał rurki, księgę z przepisami i przez buki zwiał na Świniogórę. Baby zaczęły go gonić, ale bagnista łąka w bukach je zatrzymała. Diabeł schował się na czubie w lesie i tam przez tydzień lizał poparzone święconą wodą dubsko. Jak się trochę podkurował, zabrał swoje klamoty i powlókł się do zwiernika. Tam zamieszkał w piekarskim piecu u Czarnej Baby. Za wikt, opierunek i dach nad głową diabeł udostępnił Czarnej Babie sprzęt i recepturę na destylaty. Podobno w zwierniku jeszcze żyją tacy, co ich kosztowali. Podoć smakować nie smakowały, ale nieźle poniewierały. Ponoć z tych receptur ludzie w zwierniku korzystają do dziś. Doświadczeni w tym rzemiośle twierdzą, że jak się szklaneczkę tego specjału wypije w jeden dzień, to na drugi dzień wieczorem 0,9 promila wykaże. W Szynwałdzie, miejsce, gdzie diabeł pędził samogon, nazwano Czarny Dół.